W Polsce dziś mamy 116 tysięcy milionerów, ale tylko 54 miliarderów. Osoby z majątkiem powyżej miliarda złotych są ze sobą często spokrewnione. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam najbogatsze rodziny, które rządzą Polską. Powiem Wam, czym się zajmują, ile warte są ich majątki i kto jest numerem jeden. Miejsce piąte i majątek w wysokości 3,1 miliarda złotych należy do rodziny Ptak. A konkretnie do Antoniego Ptaka wraz z dziećmi. Dawidem, Albertem, Anną, Katarzyną, Antonim i Antoniną. Główny trzon Imperium Ptaków stanowi Ptak Fashion City, czyli gigantyczne centrum handlowe na skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 pod Łodzią. W jego skład wchodzą m.in. największy w Polsce outlet odzieżowy i wielka hurtownia z odzieżą damską. Centrum posiada własne radio i nazwy ulic, a sami ptakowie mówią, że ubiera się u nich pół Polski. Ponadto w Nadarzynie pod Warszawą rodzina prowadzi największe w Europie Środkowo-Wschodniej centrum targowo-konferencyjne. Oprócz biznesu w Polsce, do rodziny należą też liczne nieruchomości w kraju i za granicą. Zamek we Francji, dworek w Brazylii i hotele na Florydzie. Na miejscu czwartym z majątkiem w wysokości 3,7 miliarda złotych uplasowali się Zbigniew Juroszek wraz z synem Mateuszem. Zbigniew Juroszek jest właścicielem jednej z największych w Polsce spółek deweloperskich – Atal. Swoją przygodę z biznesem zaczynał od handlu odzieżą. W międzyczasie zbudował też STS, największą w Polsce legalną firmę bukmacherską. Za rozwój tego przedsięwzięcia odpowiedzialny jest jego syn, Mateusz, z którym dziś do spółki wszystkie swoje interesy prowadzi ojciec. W portfolio rodziny Juroszków są też m.in. firma e-commerce Jestersen, sprzedająca meble, oświetlenie i dodatki do wnętrz, a także duńska spółka zajmująca się afiliacją. Na miejscu trzecim znaleźli się Starakowie. Ich majątek szacuje się na 9,6 miliarda złotych. Jerzy Starak zajmuje się gałęzią farmaceutyczną. Jest właścicielem Polfarmy, największego w Polsce producenta leków. Należy do niego też 1/4 akcji w zakładach tłuszczowych Kruszwica. Żona, Anna Woźniak-Starak, prowadzi w Łazienkach Królewskich w Warszawie restaurację Belwedere. Tak, tą skromną restaurację, którą widać za mną, jest oprócz tego kolekcjonerką sztuki. Majątek Anny Woźniak-Starak obejmuje też udziały w firmie producenckiej tragicznie zmarłego syna Piotra. Watchout Productions odpowiada za produkcję m.in. takich filmów jak Bogowie czy Sztuka Kochania. Rodzina posiada liczne nieruchomości na Mazurach, w Zakopanem czy pod warszawskim Konstancinie. Na miejscu drugim, ze wspólnym majątkiem ponad 12 miliardów złotych, Zygmunt Solorz z dziećmi Piotrem, Tobiasem i Aleksandrą. Synowie Zygmunta Solorza, starszy Tobias i młodszy Piotr, mocno angażują się w biznesy ojca. Tobias przez wiele lat był prezesem Złotej Kury Solorzów, a więc cyfrowego Polsatu. Dodatkowo, obaj synowie zasiadają w radach nadzorczych kilku spółek, np. sieci komórkowej Plus. Rodzina bezpośrednio lub pośrednio kontroluje elektrownię ZE-PAK, Plusbank oraz spółkę Elektrim. Ta ostatnia jest właścicielem gigantycznej inwestycji w Warszawie o nazwie Port Praski. Za najbogatszą rodzinę w Polsce uznawani są Kulczykowie. Łączny majątek byłej żony zmarłego w 2015 roku Jana Kulczyka, Grażyny Kulczyk i ich dzieci Sebastiana oraz Dominiki wyceniany jest na 14,5 miliarda złotych. W skład spadku oprócz gotówki czy luksusowych nieruchomości weszły też udziały w wielu spółkach, m.in. chemicznym koncernie Ciech, budującej farmy wiatrowe Polenergii czy Autostradzie Wielkopolskiej. Sebastian Kulczyk chętnie inwestuje w startupy o globalnym potencjale. Do tej pory swój kapitał zainwestował w podmioty takie jak Archdesk, Nomagic, Brainly, Booksy,
Hyperloop One Richarda Bransona, a nawet w aplikację Lover, która ma dbać o zdrowie seksualne swoich użytkowników. Siostra Sebastiana, Dominika, aktywnie działa w obszarze filantropii. A do ciekawszych aktywów Dominiki Kulczyk należy dom w centrum Londynu, za który zapłaciła prawie 300 milionów złotych. Grażyna Kulczyk natomiast w szczególności inwestuje w sztukę. Stoi też za luksusowym hotelem butikowym Blow Up Hall 5050 w Poznaniu. Jego ściany zdobią współczesne dzieła sztuki. Hotel nie ma też recepcji, a pokoje są pozbawione numerów. Goście dostają iPhone'a, który umożliwia odnalezienie pokoju i jego otwarcie. Najwięcej miliarderów na świecie, bo 705, mieszka w USA. Na drugim miejscu są Chiny. Tam mieszka 285 miliarderów. Oczywiście mowa o miliardach dolarów. W Polsce osób, które mają majątek większy niż miliard dolarów, jest zaledwie 6. Mam nadzieję, że będziemy coraz szybciej gonili ten peleton i nadrabiali tę różnicę. Dziękuję Ci za uwagę, a teraz napisz proszę komentarz, jakiego stand-upera chciałbyś zobaczyć w moim odcinku o zarobkach stand-uperów.